Cześć, z tej strony Monika. Lecimy z kolejnym treningiem. Teraz robimy sobie ćwiczenia na brzuch. Będzie potrzebna mata. Nie potrzebujemy butów. Najlepiej właśnie na boso ten trening zrobić. Może Ci się przydać woda, w razie jakbyś miała ochotę w trakcie przerwy się napić. Uwaga, zaczynamy od głowy, od góry. Skręcamy głowę do boku i do drugiego. Robisz wtedy wydech. Wdech na środku, wydech. Hop. I wydech. Jeszcze mocno sama głowa. Dobrze, i teraz góra, dół. Powoli, powoli. Broda do klatki. Jeszcze. Jeszcze raz. Dobrze, i teraz powoli krążenie. W jedną stronę. Głęboko oddychaj. Jeszcze jedno okrążenie w tą stronę. I zmieniamy kierunek. Druga strona. I jeszcze jedno kółko. Super, uwaga, podnosimy kolano, podnosimy biodro do boku i wracamy. Druga noga, góra, bok i wracamy. Ciągniemy mocno, wysoko kolanem i powrót. Hop, stopa napięta, palce do dołu. Jeszcze. Stoisz stabilnie, ręce na biodra. Jeszcze jedno. I uwaga, podnieś nogę, wyprostuj, ugięta, dół. Unieś, wyprost, hop i dół. Palce napięte, noga długa. Wyciągnij nogę daleko, palce mocno wyciągnij do przodu. Hop, wydech, hop, wracasz. Góra, wydech, hop. Wracasz. Nogi, uda przede wszystkim pracują przy ćwiczeniach na brzuch, więc musimy je rozgrzać. I dawaj jeszcze jedno. Super. Ręce za głową i skręcamy klatkę, starając się nie ruszać biodrami. Staramy się tylko pracować górą. Wydech i wydech, druga strona. Wydech, wydech. Plecy proste. Łopatki ściągamy do tyłu, barki nisko, daleko od uszu. Jeszcze. Dobrze, dłonie na biodra i krążymy bioderkami. Stopy mocno na podłodze, rozstawione albo na szerokość bioder, albo ciut szerzej. I dokładne kołeczka, lecimy. Zamieniamy stronę, zamieniamy kierunek. Mamy kilka ćwiczeń, powtórzymy je w dwóch seriach. Jedno ćwiczenie trwa 50 sekund. Niby długo, ale będziemy je wykonywać dokładnie i niciut wolniej. Tak więc w sam raz. Dobrze, i uwaga, ostatnie ćwiczenie. Rolujemy się do dołu. Najpierw leci głowa do dołu, broda do klatki, ręce wyciągamy do dołu jak najniżej, ciągnąć je jak magnes do podłogi i powoli kręg po kręgu i powoli do góry. Z wydechem. Uwaga, lecimy skłony, połóż się. Zwykłe skłony, dłonie za uszami, nogi na ziemi ugięte i lecimy wydech i wdech. Wydech i wdech do dołu. Wydech, podnosimy klatkę. Staraj się to robić mięśniami brzucha. Tylko pamiętaj, wydech i dół wdech. Równe tempo, równo oddychamy ze swoim oddechem. Hop, jak najwyżej i kładziemy się. Nie wstrzymujemy powietrza w żadnej chwili. Wydech, wdech.
dłonie dotykają z tyłu głowy. Nie ciągniemy łokciami do góry. Ostatnia sekunda. Brawo. Uwaga, zostajemy w tej pozycji. Będziemy teraz podnosić biodra, podnosić miednicę. Ręce wzdłuż ciała. Zaczynamy od... Wciągamy brzuch, pępek do kręgosłupa i teraz powoli leci miednica, za miednicą leci cała reszta pleców do góry i tak samo wracamy, najpierw plecy, lędźwia i miednica i dół. I powoli hop, ciągniemy za sobą resztę pleców i powoli wracamy. Ciało powinno stworzyć prostą linię. Od barku po kolana. I wracamy. Nie spieszymy się w tym ćwiczeniu. Wypychamy wysoko. Lecimy góra, plecy. Jeszcze jedno powtórzenie. Brawo. I powoli odkładaj. Lecimy skłony. Znowu skłony, ale podnosimy nogi ugięte. Pozycja. Krzesełka. Góra, dół. Góra, dół. Łopatki do góry. Podbródek przesuń lekko do klatki, ale nie dotykaj nim klatki, tylko tak na wysokość, jakbyś tutaj coś miała. Jakąś rzecz, dajmy na to jabłko. I właśnie na taką długość masz mieć tutaj przerwę między klatką a brodą. Wydech do góry, wdech do dołu. Pracuję cały brzuch, mięśnie skośne, mięśnie, cień prosty. Mocno jeszcze. Wydech, wdech do dołu, pięknie. Kładziemy ręce na podłodze, zostajemy w pozycji krzesełka. Nogi mogą być złączone i teraz lecimy, biodra lecą na jedną stronę i na drugą. Staraj się mieć złączone kolana i kołysać biodrami. Odklejamy jeden pośladek i odklejamy drugi pośladek. Odklejamy je. Skręcamy całą miednicę. Trzymaj kolana nad stawem biodrowym, a barki się nie ruszają, nie ruszamy klatką. Skręcamy miednicę na jedną, na drugą. Kolana się łączą i też staraj się, żeby one się nie ruszały. Pozostają cały czas w tym złączeniu równo, dlatego musimy odkleić jeden pośladek i drugi pośladek. Dobrze? Super. Robimy skłon i w momencie skłonu prostujemy jedną nogę, wyciągamy ją mocno. Uwaga, góra, wyciągnij jak baletnica i wróć. Góra, wyciągnij daleko nogę i wróć. Wydech, prostuj nogę, palce mocno ciągniemy do przodu. Noga jest napięta. Napięta noga. Masz czuć całą nogę, całą łydkę, całe udo napięte. Dawaj. Jeszcze. Wysoki skłon, mocny skłon. Pamiętaj, najpierw robiąc skłon lekko uginasz głowę, dopiero później leci cała klatka. Dopiero później odklejasz łopatki. Najpierw ruch głową. Zaczynamy od skinienia głową. Dobrze. Zostajemy w pozycji, pozycja krzesełka, nogi kąt prosty i będziemy prostować nogę, jedną i wróć, drugą i wróć. Samo prostowanie, samo napinanie. Pilnuj, żeby odcinek lędźwiowy się nie odklejał. Jeżeli odkleja się, jeżeli czujesz, że tutaj się robi mała luka, to podnieś łopatki do góry. Prostujemy, prostujemy. Cały czas palce mocno wyciągnięte, długa noga.
Trzymaj, trzymaj, jeszcze pracuj. Mocno wyciągamy nogę jak baletnica. Dwa, jeden, dobrze. Odłóż nogi, będziemy robić skłon. Najpierw skłon, dłonie za uszami, do boku, do drugiego boku i odłóż. Klatka do góry, rotacja, rotacja, druga strona i do dołu. Staraj się pracować tylko klatką i robimy taką kołyskę na boki klatką. Nie ciągniemy po skosie łokciem tym razem, tylko do boku, do drugiego boku i do dołu. Góra jak najwyżej, kołyska na bok, drugi bok i dół. Hop, z wydechem, wysoko jeszcze. I jeszcze jedno powtórzenie zrobisz. Jeszcze jedno. Dawaj, góra, klatka. Bok, bok i do dołu. I teraz przechodzimy do pozycji deski. Dodajemy dłoń na ramię. Dłonie pod barkami, łopatki ściągamy, napinamy brzuch. I uwaga, trzymaj pozycję. Plecy proste, głowa, przedłużenie kręgosłupa. I teraz napinamy brzuch, wciągnij pępek do kręgosłupa mocno, wciągamy brzuch, spinamy dodatkowo pośladek i dodajemy, jak już masz ułożoną pozycję, dodajemy dłoń na ramię. Jeżeli dodajemy ten ruch, to staraj się nie chwiać. Trzymamy tak mocno brzuch napięty, żeby ciało się nie ruszało. Zostajemy w tej samej pozycji, bez ruchów. Tylko ręka na chwilę zmienia ułożenie. Dwa, jeden. Brawo. Dobrze. Mamy chwilę przerwy. Możemy się teraz rozciągnąć. Połóż się na plecach. Wyciągnij ręce za głowę mocno. Mamy jeszcze 40 sekund. Głęboko oddychaj. Staraj się pracować mięśniami brzucha. Ruch wykonujemy mięśniami, nie robimy wymachami. Przy oddechu też pilnuj, żeby nie unosić klatki, ani nie oddychać brzuchem, tylko tutaj środkiem oddychamy. Rozpychamy łopatki, rozpychamy żebra na zewnątrz. Ok, zaczynamy zwykłe skłony. Nogi ugięte, dłonie za uszy. I dawaj, podnosimy klatkę zaczynając od głowy i ciągniemy dalej. I tak samo opuszczamy. Najpierw opuszczamy klatkę, a potem głowę. Wydech. I wydech. Wysoko, wysoko, zrób wysoko skłon. I głośny oddech. Głośny wydech, tak żeby usłyszeć, żeby cię usłyszeli. Nie wstrzymuj powietrza. Pełny wdech i pełny wydech. Jeszcze jedno powtórzenie zrobimy. Brawo. I lecimy bioderka do góry. Ręce wzdłuż. I pamiętaj, teraz wciągamy brzuch, napinamy brzuch. I lecimy najpierw pupa, potem ciągniemy resztę pleców. Linia prosta i tak samo wracamy. Góra, środek i dół. Wypychamy biodra. Jak najwyżej. Do prostej linii. Brzuch napinamy. W tym ćwiczeniu też napinamy brzuch. Całe ciało jest tutaj napięte. Super. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze. Ciało powinno stworzyć prostą linię. Na górze. Nogi się nie ruszają.
ostatnie. Brawo. Podnosimy nogi, uginamy je. 90 stopni i skłony. I dawaj, lecimy. Głowa, klatka, klatka, głowa. Jak najwyżej, jak robisz skłon, to spójrz na swój pępek. Spójrz na niego. Przy skłonie zaokrąglamy plecy. Ćwiczysz w rytm swojego oddechu. Brawo, jeszcze 8 sekund, nie spieszysz się, ciągniemy brzuchem. Dobrze, krzesełko, lecimy krzesełko, kolana równo nad bioderkami, nogi mogą być złączone. I dawaj, kolana złączone i odklejamy jeden pośladek. I drugi, stopy również złączone. Hop i z wydechem do góry, wdech i wydech do góry, brzuch napinasz cały czas, wciągasz mocno pępek. I z oddechem, równym oddechem, każdy ruch to jest albo wdech, albo wydech. Skupiamy się na pracy brzucha, na ćwiczeniu, nic innego nas teraz nie obchodzi. Dobrze, zostajemy w tej pozycji, prostujemy nogę i robimy skłon, dłonie za uszami i start. Skłon, prostujesz nogę, wracasz. Skłon, prostujesz, napinasz, wracasz. Noga ma być wyciągnięta, wyciągnięta. Jakby ktoś cię ciągnął za nogę. Jakbyś miała magnes na końcu nogi i ten magnes cię ciągnie mocno, mocno wyciągasz, dobrze. Wyciągaj, wyciągaj. Dobrze, dodaj mocny skłon. Najpierw głowa, potem reszta. Jeszcze 5 sekund, dawaj, mocno ciągniemy nogą. I ostatnia sekunda, ekstra. Samo prostowanie nogi, czujemy brzuch, czujemy. Samo prostowanie, dawaj, hop i wracaj. Hop i wracaj. Żeby było łatwiej, lekko w górze łopatki. Tutaj nie dotykamy nóg, znaczy nogi się nie dotykają. Nogi rozstawione na szerokość bioder. Prostuj, wracaj. Prostuj, wracaj. Jeszcze dawaj, lecimy, napinamy mocno nogę. Jakby cię ktoś ciągnął za stopę. I jeszcze. Dlatego też powiedziałam, żeby lepiej bez butów, bo wtedy możemy tą stopę fajnie napiąć. Ostatnie powtórzenie, pięknie. Skłonę i dodajemy rotację. Czyli do góry klatka i na bok, jak miseczka. Uwaga, góra, bok. I dół. Hop. Każdy we własnym tempie, w tempie swojego oddechu. I wracasz. Dłonie za uszami, gdzieś tutaj w kącikach oczu. Masz widzieć swoje łokcie, ale nie żeby ci przestawiały cały świat, żeby ci zasłaniały obraz, tylko mają być po prostu widoczne. Góra, kołyska, bok i środek. I wracasz i ostatnie powtórzenie.
do dołu. Pięknie. I ostatnie ćwiczenie przed rozciąganiem. Jeżeli uważasz, że jest trochę za krótko, to możesz to powtórzyć, tą serię. Ale w związku z tym, że jest dużo osób początkujących w wyzwaniu, to nie chcę też ich, nie chcę was przestraszyć. Ok, prosta linia, ściągamy łopatki, napinamy pośladki, podwijamy kość ogonową, podwijamy miednicę, pępek mocno wciągamy do kręgosłupa, do środka, dodajemy dotknięcie ramion. I tak samo, wdech jak odkładasz rękę, wydech dotykasz. Cztery, trzy, dwa, jeden, luz, kolana w dół. I teraz położymy się na podłodze. Połóż ręce blisko ciała, wyciągnij się do góry. Najpierw lecimy głowa, ramiona i tak dalej. Kręg po kręgu. Powoli się wypychasz, podnosisz stopniowo. Bez wymachów, stopniowo lecimy. Głęboki wdech i spokojny wydech ustami. I stopniowo wracamy na ziemię, czyli dół, potem brzuch, potem klatka, a potem głowa. Dobrze, i teraz siadamy na piętach. Wyciągamy ramiona daleko, daleko po macie. Siadamy napięty, rozciągamy nasze plecy, które również pracowały w tym treningu. Głowę możesz położyć na macie. Ręce wyciągaj. Dobrze, i teraz przełóż ramiona na jedną stronę, biodra się nie ruszają, nie zmieniamy pozycji ciała, tylko same ręce i klatka. Do boku i tak samo nisko, głowa między ramiona, wdech i wydech. I zrób wydech i przekręć na drugą. I tak samo głęboko wciągaj powietrze nosem, wolniej ustami. Super. Usiądź na piętach. Usiądź na macie na piętach. Wyciągnij jedną rękę wysoko. Drugą się podpieramy i powoli opuszczamy coraz niżej rękę, robimy skłon do boku, ale stopniowo i powoli. Tyle, ile jesteś w stanie, to tyle się pochyl. Dobrze, i teraz powoli wracaj. I druga, ręka góra i stopniowo do boku. Wracamy i zrób jeszcze siad, wyprostuj nogi. Wyprostuj nogi. Teraz będziemy robić skłon. Ciągniemy ramionami do stóp. Jakbyś miała magnes w dłoniach i uwaga, chowamy głowę między tutaj barki i ciągniemy dłońmi do stóp jak najdalej. Plecy mają być okrągłe, nogi proste w kolanach, spokojnie oddychaj, plecy mocno zaokrąglone. I powoli kręg po kręgu wracaj, prostujemy się najpierw od dołu, potem od góry, potem góra.
I powtarzamy to samo. Ręce wyciągamy, ramiona. I najpierw skłon od góry. I kręg po kręgu jak najniżej. Lędźwia również tutaj zaokrąglone, jak dasz radę. Nogi proste. I powoli wracaj. Dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Ci się miło ćwiczyło. Napisz w komentarzu, jakie wrażenia. Zerknij również w opis filmu, bo tam zwykle piszę, w jakim ćwiczyłam ubraniu, bądź w jakim miejscu, jeżeli nawet miejsce Ci się podobało. I w kolejnym treningu, w piątek, będzie Tabata, będzie trening mocno odchudzający, więc mam nadzieję, że się zobaczymy również i w piątek. Do zobaczenia!